Cześć, witam Was serdecznie. Ostatnio pod jednym z moich filmów pojawił się bardzo ciekawy komentarz, na który chciałbym w tym momencie właśnie odpowiedzieć. Nie mam pluskiew, ale zaciekawiły mnie Pana materiały. Na jednym z filmów widziałem, jak pokazywał Pan, jak zabić pluskwy i jaja domowymi sposobami w nawiasie Parownica. Praca ta wygląda na żmudną. Na Google znalazłem, że plusk wyginął w temperaturze powyżej 45 stopni, a jaja w temperaturze powyżej 63 stopni. W związku z tym zastanawiam się, czy nie dałoby rady nagrzać pomieszczeń do takiej temperatury przy pomocy jakichś nagrzewnic i wentylatorów. Chyba to wybiłoby wszystko. Oczywiście są takie rozwiązania, jednocześnie ja z 15-letniego doświadczenia w Polsce nie znalazłem żadnej firmy, która robi takie rzeczy sam sobie. Także nie robię takich rzeczy, ponieważ są to tematy bardzo kosztowne i długotrwałe. To jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz, e, takie rzeczy są robione e, u naszych sąsiadów w Niemczech, we Francji. Takie usługi są wykonywane bardzo często a takim standardem tak naprawdę zwalczania pluskiew w sposób tak zwany termiczny, czyli przy wykorzystaniu wysokiej temperatury. E, jest tak naprawdę Ameryka, w USA praktycznie 5 na 10 usług wykonuje się w taki sposób termiczny. I dlaczego takie usługi z jednej strony są bardzo kosztowne, e, a z drugiej strony czy one są w ogóle skuteczne? Po pierwsze, koszt tej usługi wynika z dwóch m, kwestii. Po pierwsze, przygotowanie takiego mieszkania, ponieważ takie mieszkanie trzeba izolować od czynników zewnętrznych, ponieważ jeżeli my chcemy Uzyskać temperaturę 55 stopni, a taka temperatura powinna być średnia w pomieszczeniu przez kilka godzin. To, aby uzyskać taką temperaturę, musimy pomieszczenie odpowiednio przygotować, odizolować, pozatykać kratki wentylacyjne, uszczelnić drzwi, żeby gdzieś po prostu te zimno nam nie wlatywało, a z drugiej strony ciepło, żeby nam nadmiernie nie uciekało. To jest pierwsza. rzecz. Druga rzecz, przygotowanie mieszkania, czyli podsuwanie po mebli od ścian, podsuwanie po szaf, po obracanie tych szaf, po otwieranie, po podnoszenie tych mebli 5, 10-15 cm ponad poziomem podłogi, aby ta cyrkulacja powietrza była odpowiednia, to jest kolejna rzecz. I następnie na rzecz odpowiednia ilość, powiedzmy, zasilania, ponieważ tu nie wystarczy nam jakaś farelka, jakaś inna mała nagrzewnica, tylko tu potrzeba porządne aparaty, które tak naprawdę dają tą temperaturę, są w, to, są w stanie tą temperaturę wytworzyć i utrzymać. Więc biorąc pod uwagę te dwie kwestie, to jest jakby duży koszt. No i przeważającym kosztem tak naprawdę w tej usłudze to jest energia. Biorąc pod uwagę warunki polskie, gdzie 1 kW to jest pewnie około złotówki, to tak naprawdę potrzebujemy kilka Set albo kilka tysięcy kilowatów, żeby zasilić te wszystkie maszyny przez odpowiedni czas jednego, dwóch dni, ponieważ ciężko tak naprawdę określić, jak ta temperatura będzie nam rosła. Następnie my musimy uzyskać temperaturę w najchłodniejszym miejscu na poziomie 55 stopni, więc stosuje się różnego rodzaju termometry, które wtyka się w, w jakieś miejsca. I wyobraźcie sobie teraz skórzaną sofę, skórzaną kanapę, która ma masę różnego rodzaju fałd, załamań, zagnieceń, i my w każde, w te miejsce, musimy dotrzeć z tą temperaturą 55 stopni i utrzymać ją przez pewien, e, przez pewien czas, ponieważ jest to na tyle ważne. E, Owady, które jakby wyczuwają temperaturę, czują się niekomfortowo w tej temperaturze, ta temperatura zaczyna im doskwierać, one będą szły, będą chowały się właśnie w tych pęknięciach, załamaniach. W miejscach, powiedzmy, to najchłodniejszych, dlatego uzyskanie tej temperatury jest tak istotne. To jest po pierwsze. Po drugie, czy ta metoda jest w ogóle skuteczna? Ta metoda jest bardzo skuteczna, ponieważ jest to działanie fizyczne, to jest rozwiązanie, na które nie ma uodpornień. Owady nie są w stanie uodpornić się na działanie wysokiej lub niskiej temperatury, tak samo jak nie. Nie jest w stanie uodpornić mm, się, nie wiem, na przecięcie skóry. To są rzeczy, które po prostu e, się wydarzają i one są jakby po prostu niezmienne i tak jak nie można się uchronić od działania wysokiej temperatury, tak samo nie, wol, nie da się uchronić od działania niskiej temperatury. Stąd te działania są bardzo skuteczne, jednocześnie muszą być przeprowadzone w sposób odpowiedni. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, nie ma tych uodpornień. U nas w Polsce określa się jako problem z pluskwami no dosyć, dosyć poważny, e, ale w Niemczech, we Francji, w, w tych krajach wysoko rozwiniętych, w Stanach Zjednoczonych, ten problem jest po prostu razy 10, więc e, i skala uodpornień e, pluskiew na środki chemiczne jest Także wyższe. Stąd te metody są coraz bardziej popularne i coraz częściej się je stosuje. Mogę nagrać na ten temat dłuższy materiał, pokazując Wam, jak w ogóle wygląda przygotowanie takiego mieszkania, jak w ogóle odbywa się taki proces. Jeżeli jesteście tym zainteresowani, dajcie znać w komentarzu zostawcie łapkę w górę dajcie znać w komentarzu, co w ogóle sądzicie o tym dzisiejszym materiale. I mam nadzieję, że udało mi się w miarę logicznie i sprawnie odpowiedzieć na ten komentarz. Dzięki, że byliście ze mną w tym odcinku. Do zobaczenia i cześć.